Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam w kolejnym odcinku z serii Dark Souls 2. No i znowu miała miejsce sytuacja, kiedy ja grałem, nie mogąc jednocześnie nagrywać z pełnym komentarzem, więc mamy pewną retrospekcję do zrobienia. No pierwsza rzecz to jest to, możecie się zastanawiać, gdzie my tak właściwie jesteśmy. To w dalszym ciągu są pobliża tego ognistego demona i ogólnie lawa, wszędzie magma, pułapki, tutaj gdzie straciłem bardzo dużo dusz. Na pancernych żółwiach. Ale w każdym razie tu był bardzo ważny przełącznik. Przełączenie go powodowało wyłączenie wszystkich ogniowych pułapek w tej arenie, w tej lokalizacji, w tej miejscówce. Po prostu nic tu już się, kurde, praktycznie nie dzieje. A my chyba właśnie patrzymy z oczu bestii, którą można było zobaczyć z drzwi wejściowych, kiedy się wchodziło tutaj po raz pierwszy. Ale w każdym razie patrzcie, jakbym niedaleko od ogniska, inaczej przyszedłem obok, nawet nie zauważyłem. Pamiętacie to? Jeszcze nie, no. Jeszcze kawałeczek w dół. Bo trzeba było wysoko wejść bardzo, ale spokojnie. Cynthia Harrell, zostawię ją w spokoju. Nie będę puszczał Snake Eatera. A poza tym tak schodziliśmy w dół, a tam trzeba wchodzić w górę, żeby to miało sens. No pamiętacie to pomieszczenie? Tutaj ogień bryzgał z każdego końskiego łba. No i tutaj był... I nadal jest! Żółwik, który mnie wtedy zabił. O, pamiętam go. Oj, pamiętam. Ale on też pamięta mnie. Bo znam mój czuły punkt, czyli... Nieumiejętność dostosowania ciosów do wysokości, na jakiej się znajduje. Ja jestem teraz wyżej, więc no żadne horyzontalne cięcie nie powinno go trafić, ale w sumie mogę to sprawdzić. Bam! Ej, jednak trafia. Okej, ale widzicie, no właśnie, pchnięcie jednak jest szybsze. Dobra, już zaprosimy tutaj. Naprawdę tu już nic nie ma, żaden ogień mi nie walnie w plery zaraz, więc mógłby uderzyć on. Dobra, tylko raz to scharćmy go i skończmy jednocześnie. No dobra, i w każdym razie tutaj, jak widzicie, ognia nie ma, pozostają kolce. Ale na kolce jeszcze ani razu nie udało mi się wejść. Ale spoko, uwaga, no to pójdziemy do bossa, no już go, kurczę, niestety stłukłem. Ale tym razem postanowiłem, że podejdziemy do tego bardziej profesjonalnie i zamiast puszczać wam niemy film, niczym z lat 50-tych, 60-tych, czarno-białe kino, więc po prostu w tym momencie włączę sobie sam filmik, który wam później normalnie bym wrzucił po cichu w materiał i będę go komentował na bieżąco. Tylko teraz musi dać mi dosłownie ćwierć sekundy, żebym go znalazł. Dobra, jest. Ej, mówiłem, że to będzie ćwierć sekundy dosłownie. Więc dobra, dobra, uwaga, uwaga. No więc jak widzicie, Frost, Face Chilla, jako mój kompan. Ja przytomnie regenerację przed walką, trzeba, wiadomo. No i co, od razu rzucę się na mgłę? No, no coś tam jeszcze ustałem, włócznie błyskawic. Tak, no to będzie bardzo przydatne w trakcie tej walki, naprawdę. Ale najpierw, przed każdym większym bossem, a to jest, przypominam, boss, za którego dostaje się wielką duszę. To już będzie mój drugi, zaraz obok grzesznicy. No ale wyobraźcie sobie moje... mój strach, moje przerażenie, widząc tą cutscenkę. Z lawy wychodzi, kurde, szatan! Nie masz co oszukiwać! Zabrnęliśmy zbyt głęboko do piekła, no i proszę bardzo, spotkanie z szefem. Tam przynajmniej na dole. No ale na szczęście, jak zobaczycie zaraz, ta walka okazała się mniej pasjonująca niż sądziłem na samym początku. Więc tak, no Frost wchodzi, w każdym razie nie musi. Łyżka błyskawic dobrze ustawiona wcześniej i rzucamy w maszkarę, nie? Ona swobodnie podchodzi sobie, brocząc do pasa w lawie, no jajka umoczone w samej magmie, więc no to nie może być przyjemne. No ale nasz kompan ściąga na siebie większość uwagi tego potwora. Ja mogę sobie swobodnie stać w kącie i rzucać błyskawica, a nawet zgarnięcie ognia na klatę. No, chciałem powiedzieć, że zabiera tylko połowę, no ale faktycznie zabiera troszeczkę mniej niż połowę, ale zabrane podwójnie prawie zabija, więc no, ale jak widzicie, dalej stoję w kącie i trzaskam tymi pieprzonymi błyskawicami w kolesia. No tamten coś też lutuje, dobra, spoko. Ale widzicie, cały czas okupuje kąt. Można powiedzieć, że kampie. Teraz już nawet musiałem zmienić swoją zagrywkę, no bo włócznie błyskawicie skończyły, no emisja mocy idzie w ruch. Ale widzicie, stary żelazny król lubi sobie czasami delikatny przystanek zrobić, postój. Lubi się oprzeć na dosyć dłużej, na dłuższy moment. No ale dobra, no to już chyba będzie po nim, nieprawdaż? No też właśnie. Ostatnie machnięcie na szczęście mnie nie sięgnęło, no i tak właśnie zdobywa się wielką duszę. Dokładnie w ten sposób. Dusza starego żelaznego króla. No dokładnie tak. Tak jest stanie w kącie, no ale bez kompana to by się raczej nie udało. Ale dobra, uwaga, no to już jesteśmy teraz z powrotem
w grze. No mam nadzieję, że to wyjdzie, że moje Elgato pociągnęło jednocześnie nagrywanie audio i wrzucanie innego filmu w formie wideo. No dobra, no mam nadzieję, że tak, ale w każdym bądź razie teraz udajemy się z powrotem tam, gdzie byliśmy, bo stamtąd przeniesiemy się w inne miejsce. Bo pamiętacie, las przepełniony klątwą? Nie chodzi mi tylko oczywiście o to miejsce, gdzie duchy się poruszały, była mgiełka i w ogóle było nieprzyjemnie. Chodzi mi o tą krainę troszeczkę dalej, nawet nie wiem, czy ją pokazałem wam, ale w każdym bądź razie tam idziemy teraz, bo tam też miałem spotkanie z bossem. No kurczę, no myślałem, że jeszcze za tą mgłą akurat nie będzie się nic większego czaiło, no i niestety, no pomyliłem się, ale przez pierwszą sekundę to wcale nie myślałem, ej, gdzie jest to, no, już myślałem, że zgubiłem. Ach, nie, pani Cynthio, damy pani spokój, przynajmniej w tej serii. O ile już gdzieś nie wrzuciłem w międzyczasie. Ale dobra, moment, stąd musimy się udać do Ruiny Cieni. No co, to już mamy 14 tysięcy, no widzicie, troszeczkę więcej miejscówek jest. A tylko troszeczkę. Tutaj, trzecie ognisko w... Jak to się nazywało? W Puszczy Cieni, to jest, właśnie. Nie będę pokazywał, jak tam trzeba dojść, bo po prostu trzeba z zamglonego lasu udać się we właściwym kierunku. I hop, siup, tralalala, jesteśmy tutaj, gdzie powinniśmy być. No, a swoją drogą Mroczna Sfera to czar, którego ostatnio częściej coraz bardziej używam. Bo czary mroku to jest takie jakby połączenie inteligencji i wiary jednocześnie, ale bardziej bazujące na wierze mimo wszystko. Więc ja mam tej troszeczkę więcej, choć w sumie nawet nie jestem pewien, czy dokładnie w tym momencie. No ale dobra, no to jest kraina przepełniona klątwą. Bardzo łatwo zostać tutaj zamienionym w kamień. A to jak wiadomo, nigdy nie jest nic pozytywnego. Oj, nigdy. Never ever. Pozwólcie, że tylko rzucę okiem. Dobrze, wszystko się nagrywa, bo aby się nie nagrywało. To ale byłby beton. No ale dobra, w każdym razie nie będę pokazywał tutaj każdego zakamarku. No parę fajnych przedmiotów tutaj zejście na dół. No przeciwnicy niezbyt wymagające, ale jak już trafią, no, nie no, nie będę pokazywał oczywiście, jak mnie trafi. Ale po prostu cios, unik. Teraz znowu on cios, ja unik. Ale dobra, kurczę, widzicie, troszeczkę i się tutaj nazbierało, więc idziemy od razu tam, gdzie można znaleźć... O kurde, bossa. Nie, akurat tutaj nie chciałem spaść. No właśnie, jedyne miejsce, gdzie nie chciałem wpaść, to tutaj, ale przy okazji pokazałem tajną miejscówkę, tutaj był pan na wózku inwalidzkim, stwierdził, że jeszcze za mało we mnie mroku. No i przy powtórnym spotkaniu po prostu zniknął. Czyli nawet w sumie można powiedzieć, że do powtórnego spotkania nie doszło. No tam w oddali też były zamknięte drzwi, ale udało mi się je otworzyć i wypuściłem stamtąd wronę. Znaczy coś wronopodobnego. No, mówiła damskim głosem. Więc może nie snepsa wszystko z niej, ale dobra, niszczymy. Oczywiście wazy z klątwą. I muszę jeszcze raz odbyć tą króciutką podróż. No właśnie tego pana zamienionego w kamień odkamienowałem i on miał klucz do tamtej drzwi, o których właśnie przed sekundą mówiłem. Ale dobra, nie dajmy się trafić, bo jego ciosy zabierają połowę energii. A do tego są bardzo klątwogenne. Dobra. No ale mieczyk też już ulepszyłem w międzyczasie. W ogóle waszą uwagę może zwrócić inna zbroja, jeżeli już do tej pory nie widzieliście mnie w niej. No to jest zbroja rycerza, który chodził tam, gdzie przed chwilą zabiliśmy wielkiego starego żelaznego króla. No tam ci się kręcą tacy z katanami. No dokładnie, no dokładnie ci, dokładnie ci. I to od nich mam tą oto zbroję. No, nogawice od demona kuźni. Bardzo ciężkie, ale bardzo wytrzymałe, a lubię sobie wdepnąć w kałużę z kwasu, która niszczy zbroję, więc... No, porządny armor na nogach jest bardzo, ale to bardzo wskazany. Dobra, tych naprawdę odpuścimy sobie. W każdym razie nie będę się wycofywał tak głęboko, że musiał wpaść do dziury. Tutaj po prostu trzeba było pójść w ten rewir. Na samą górę tutaj piękne promienie słońca, no ale też widać, że... No kurczę, brakuje tutaj chociażby jednej kępki trawy, no jest, turbo płasko. No to dopiero po dłuższym czasie zaczyna przeszkadzać, ale w dalszym ciągu epickość miejscówek obecna. Oj tak. No dobra, i tutaj była ściana z mgły, a przekraczając ją miała miejsce taka oto scena. Momencik, tylko sobie włączę odpowiedni film. Dobra, piechol rzuca... O, żeż kurde, moment! Dobrze, że teraz mam na dwa ekrany włączone, na telewizorze Dark Souls. A, na komputerze filmik. Dobra, bo tutaj pojawił się ten koleś, muszę go szybko, ale to naprawdę szybko rozwalić. Dobra, bo już tam zaczęliśmy walkę. Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie, dobra, jeszcze cały czas idziemy, dobra. O, teraz nie wiem, które z dwóch wam pokazać. Wiesz, skakującą z ziemi skorpionicę Nike, czy... To ja mnie prawie goście zwoił, kiedy nie patrzyłem. Jakoś to pewnie połączę. No ale dobra, widzicie, walczę sam tym razem. Bez pomocy innych.
No inaczej, nie tego się spodziewałem, kiedy zobaczyłem ją tylko do połowy wystającą z ziemi. No mówię, tej no, cycki na zewnętrznej nie może być źle. Podbiłem, no a tu właśnie. Takie oto spotkanie. No ale znowu, walka dystansowa. Tak jak mówiłem, inwestując w czarownika na samym początku, już przy wyborze postaci, no mamy od razu od początku łatwiej. No ale ja jeszcze teraz posługuję kosturem coraz częściej. Inteligencję też swojej poinwestowałem, ale jak widzicie, ona inwestowała chyba więcej. A poza tym ona czaruje ogonem. Choć ma już na szczęście tylko jeden. A przypominam, zaczynała z dwoma. To przecież nie trzema. No ale widzicie, mogę nawet bardziej mocarne ciosy zgarnąć już na klatę praktycznie. Ja już takiej różnicy wielkiej mi to nie robi w pasku życia. Nawet nie połowę zabiera. No ale trzaśnij wielu tego Estrusa, bo jest krucho. Weź go, serio, łyknij. No właśnie, nie zważając na to, że ona zakopała się i teraz trzeba umiejętnie to zrobić, bo ona wyskakuje oczywiście w momencie zbliżenia do bohatera. Aha, czyli może po prostu zgarniając przedmiot, który czai się na drzewie w pobliżu piechoty, tam po drugiej stronie. Co ty na to? Może tam pójdziesz? No to w sumie dobra, no nie powinienem udawać, że nie wiem, co się zaraz stanie. Tak samo jak wy nie powinniście mieć złudzeń, że ten boss mnie teraz na przykład jest w stanie sklepać, bo wiadomo, puszczam nagrania zwycięskie. Ale dobra, trafiła mi, ale co z tego, trafiła też drzewko. Tam na pewno było coś przydatnego, ale mam przynajmniej okazję, żeby jej dwa razy ścielić piorunem w pysk. No i tego zakończenia nie lubię. Nie wiadomo, w którym momencie trzaśnie, ale sprint w drugą stronę powinien zawsze zadziałać. Proszę bardzo, jak na obrazku załączonym widać dokładnie. Dobra, i czyżby to był jej koniec już? Jeszcze jeden piorun wejdzie na klatę? A, tutaj dobry unik zrobiła, no, od czaru mojego pierścienia. No ale dobra, no tego już niestety nie uniknęła, więc skorpionica Nike'a poszła do lamusa i to już zwykła dusza, nie żadna wielka. Dobra, co piecho zrobi na zakończenie? No, coś w tym stylu. No dobra, wracamy już do naszej gry. Dobra, tutaj mnie złowi ten gość, na szczęście zaraz za nim nie polecieli następni, był tylko on. No dobra, w każdym razie ta lokacja. Ostatnio zauważyłem, że często używam tego sformułowania w każdym bądź razie. Mogę używać w sumie. No, w sumie to tutaj później jest takie wyjście. I nawet chyba jest moja wiadomość. Udało się, oceniona na jeden. No nie przyjęłaś się, kochaniutka, na razie żegnaj. No ale za to, żeby nie było, pokażę, że przyjęły się inne. Troszeczkę. Zwłaszcza te o ślepych zaułkach. 66-61. Dobra. Ale biegniemy dalej. To ja przyznam się, że przy pierwszym podejściu do tej lokacji, do tego długiego korytarza, sprawdzałem każdy narożnik, czy nikt się tutaj nie czai za winklem, gotowy mnie dziabnąć jakimś, nie wiem, ostrzem wystającym, toporem, młotem, siekierą, włócznią, mieczem, maczugą, czymkolwiek. No ale w każdym... No i znowu bym to powiedział, ale w sumie to jesteśmy już na miejscu, czyli jesteśmy koło wrot Farosa. Tak, tak, dokładnie tego od kamieni, które otwierają sekretne ścieżki, a tutaj jest mastodont, mamut, no nie wiem, kurde, coś ciężkiego. Wali mocarnie, więc jeżeli pozwolicie... Z racji tego, że on stoi w wodzie po kolana. Oj! No, niewiele brakowało, abym zgarnął ten cios. To skoro on brodzi w wodzie, to może elektryczność? No też właśnie. Jeszcze jeden taki. Będzie po nim. Dokładnie. Dobra. Zostawił coś tym razem? Nie. Ale przyznam wam się szczerze, że mam od niego już część zestawu. Mam jego tarczę, mam jego halabardę, mam chyba jego zbroję nawet. I mam chyba też coś na nogi. Nie mam tylko rękawic jeszcze. No ale dobra, no to lecimy dalej tutaj. Oni wyglądają identycznie jak ten koleś, który mi sprzedawał kiedyś rzeczy. Dokładnie w ten sam sposób. To pewnie jest ta sama rasa. Moment, weźmy. O właśnie, Grmowie, tak się nazywali. Też bardzo ciężkie rzeczy, bardzo duża obrona, no ten ciężar jednak robi swoje. No i też to jest inny rodzaj. To chyba nie wiem, czy to są Grmowie dalej. Nie dziwcie się, spokojnie, ja wiem, że on byłby agresywnie do mnie nastawiony. Nie stukłem teraz NPC-ka, spoko. Choć w sumie też widziałem, że na to też jest sposób, w sumie. Bo później oni zostawiają sobie nagrobek i można jako tako partycypować w rozmowach z nimi. Mimo tego, że oni są już po drugiej stronie. No ale okej, tutaj już odpaliłem wcześniej sobie. Mam tendencję do zapalania wszystkich możliwych źródeł światła w lokacjach, w których byłem. O, i to jest właśnie nieagresywnie nastawiony pan sprzedawca, o którym wspominałem wam wcześniej. Gawlan, dokładnie. Żeby nie być gołosłownym, to może coś sprzedajmy. No, jak widzicie, trochę tego mam. O, chociażby wielką tarczę Grmów, 500 ma. Za to, prosto do mojej kabzy, do mojej kieszeni.
No, też masa innego uzbrojenia. Tak, to jest wszystko moje. Tak, nie odkładam ostatnio do skrzynki z przedmiotami. Macie rację. No, ale też dużo kamieni różnych i brył. No i też dobra, to pokażę jeszcze, co on ma do kupienia. Tak właściwie pierścień olbrzymów, który ja już od niego kupiłem. No i parę trujących rzeczy. Ale to jest mało ważne. Wiele handluje, bardzo dziękuję. Ha, 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 chuj. No dobra, siedź sobie dalej, pij piwko. Ale to jest koleś naprawdę niezbyt rozgarnięty. Jeżeli tak można delikatnie o nim powiedzieć. No po prostu wydaje się idiotą. Nie wiem, czy to przez alkohol, czy może cała taka rasa po prostu istnieje w Dark Souls 2, no ale no nie jest zbyt mądry. No IQ to on nie grzeszy. Dobra, ale stary zwykły kamień, buty wojowników i rękawiczki. No ten miał ze sobą sporo. Dobra, oczywiście pochodnia zapalona. Wspomniałem, jaką mam tendencję do robienia różnych rzeczy. A tutaj kolejny pan bardzo chce backstaba dostać najwidoczniej. No nie wiem, taka rasa najwidoczniej. Lubią sobie siedzieć plecami do przeciwników i zgarnąć backstaby jak leci. No ale okej. Tutaj ten będzie pewnie chciał mnie wyciągnąć na spacerek po bardzo wąskim gzymsie. No i po części mu się uda, będę kretynem i podejdę. Ale tylko do tego, żeby go zdzielić raz i zdzielić go drugi raz. Bardzo są wolni, to jest ich słabość. No ja jestem w dalszym ciągu, jak widzicie, bardzo szybki, mimo bardzo ciężkiego uzbrojenia na sobie. No troszeczkę zainwestowało się w udźwig postaci. No ale to ja by wam pokazać, no to tyle wrót Farosa, bo teraz wchodzimy już w inną miejscówkę. Tak, spokojnie, uspokójcie się w komentarzach, wiem, że tam można pójść dalej, ale to odkryłem dopiero niedawno, więc póki to jesteśmy, chcę pokazać jeszcze tutaj. Jak to się nazywało tak właściwie? No, zaraz pewnie napis mi to przypomni. Trasowa Zatoka Celdora. No nie dziwcie się, że nie zapamiętałem. No ale dobra, tutaj jest parę zombiaków. I to jeden też tam właśnie bardzo lubuje się w backstabach. Rzadko odwraca się, zwłaszcza kiedy wbijesz swój kilo w ziemię. Dalej wbijaj go. Już twoi kumple przyszli. Dobra, backstab. Oj, nie wyszło. Sorry. No ale parę ciosów mieczem i też żaden, nawet najstraszniejszy zombiak nie jest godnym przeciwnikiem tego miecza. No przyznam się szczerze, to już jest miecz plus 10. Żeby nie być gołosłownym, królewski miecz plus 10, 240 i sporo też odkrwawienia. I też tutaj jest ognisko, żeby później was nie zdziwiło, że czasami będę z niego korzystał. Proszę bardzo, tutaj w środku. No i tam dalej też jest przejście i podobno boss, ale nie chcę was denerwować, ale... Nie, tego nie zbiłem, spoko, ale zbiłem innego. No wiem, że to jest kiepskie pocieszenie. No ale fakt pozostaje faktem, troszeczkę mi się grało. Poszedłem do dzwonnicy i tam załatwiłem bossa, który graczom, tym z was, którzy grali w Dark Souls 1, no może to przypomnieć. To i owo. Więc jeżeli pozwolicie, przeteleportuję się od razu w dobre miejsce. Tutaj jeszcze wrócimy. Spokojnie, tego nie musicie się obawiać. Ale musimy się udać aż do Bastionu Rzecznicy? Nie, do Zaginionej Twierdzy i stąd do pokojów służby. Bo stamtąd jest sekretne przejście. Do dzwonnicy, której strzegą małe knypki z ognistymi toporami. Ale dobra, mam nadzieję, że pamiętam drogę. Chyba trzeba było zejść tutaj na dół. Chciałem, czy znowu ktoś polubił ślepy zaułek? Tak, dokładnie, tutaj trzeba na dół zejść. Tutaj klucz Farosa wchodzi tam jej w mordkę. I otwiera się przejście do księżycowej dzwonnicy. No tutaj już na dzień dobry będzie knypek, ale on tylko proponuje przystąpienie do przymierzy, do strażników dzwonu. No i powiem wam, był tutaj delikatny problem, bo za każdym razem, kiedy ktoś próbuje tutaj sobie pochodzić i zawalczyć, to pojawia się, no, przyzwany automatycznie przynależący do tego przymierza gracz, który musi mi pokrzyżować plany albo po prostu zginąć, żeby wrócić z powrotem do swojej przygody. Ej, czemu tu jest, kurczę, mgła? Ale dobra, w sumie wiecie co, to nawet jest mi na rękę. Bo jeżeli tutaj znowu będzie boss? Chyba niestety nie, ale knepki wejdą za mną, dobra. To dziabnijmy je, żeby później nie było. Tak samo jak wcześniej z kolesiem, który w momencie, jak ja już zacząłem komentować lecący materiał, to on dziabnął mnie raz z radziecko w plery. Ej, strzała z takiego bliska? Serio? Are you fucking kidding me? Dobra, jak tam z magią? Jak tam twoja obrona przed magią, koleżko? Bam, raz i bam, dwa. No dobra, niezbyt dobrze. No ale dobra, że niektórzy z was pewnie poznają, że mniej więcej w podobnym miejscu w jedynce walczyło się z gargulcami. No i tutaj nie czeka nas niespodzianka. Momencik, pozwólcie, że zapuszczę sobie materiał i zaraz wam pokażę, jak to tak właściwie wyglądało.
Dobra, widzicie, piechol gotowy już, mroczna broń na broń zarzucona. I epicka muzyczka i gargulec z dzwonnicy atakuje, ale jeżeli myślicie, że tylko jeden, to się kurczę grubo mylicie, a też mój błąd. Niepotrzebnie wchodziłem z nim w szranki bronią białą, trzeba było poważnie dokładnie. Od czarów zacząć. Widzicie, dalej ognisty pokos jest naprawdę, ale to naprawdę mocarny. No ale mówiłem o dwóch gargulcach? No nie, to dalej jest za mało. Ile ich się pojawi? Sześciu czy czterech? Ej, nie jestem dokładnie pewien. No ale widzicie, urządzili sobie nad nim niezły gangbang w pewnym momencie. Tłukąc mnie miłosiernie. Jeszcze no tam z lewej, dokładnie, widziałem go. Kątem oka, dosłownie. Odrobina czasu na Estusa. Bardzo dobrze, Pierol, podoba mi się. Naprawdę podoba mi się, jak on gra, nie komentując. Naprawdę wydaje mi się troszeczkę lepszym graczem, ale to zrozumiałe. Mężczyźni mają to dzielnej uwagi. Być może troszeczkę. Ale do tego w pewnych bardzo specyficznych sytuacjach, których ja nie chcę przytaczać. Bo w dalszym ciągu średnia wieku widzów na moim kanale to 16. Więc nie będę poruszał niektórych pewnych osobistych, dorosłych tematów zarezerwowanych na sypialnię ze swoją drugą połówką. Dokładnie. To jest miejsce takich rozmów. Ale dobra, dobra, spokojnie. Gargulce dalej siedzą mi na ogonie, a ja mam bardzo mało życia, ale jeszcze bohaterskie postanawiam zwinąć przedmiot, okej? I w te pędy Wixa, tylko wypić Estusa, że nie chcę zmieniać na tarczę. Dokładnie, to jest to bardzo dobrze pamiętam. A to, że oni ogniem zieją, już nie. A dobra, zdrowy dystans, piechol. Pamiętaj, w zdrowym dystansie najlepiej strzelaj w tych, którzy są najbliżej. Tylko fajnie, jakbyś dzwonkiem podołał włócznią strzelać, a nie kosturę. Bo to się nie dodaje, to się nie łączy jedno z drugim. Nie, a widzicie te uniki w ostatnim momencie, to nieprzejmowanie się płomieniami praktycznie parę metrów w mojej postaci, naprawdę tutaj piechol gra pewnie. Pewnie jak lokata w banku, chyba że w Vamper Goldzie. Ale to jest para banka, właściwie to się mija z definicją banku. No ale chyba tutaj dwie jeszcze? Może? Nie, jedna, proszę bardzo. Gargulce. End of story. Moment, czyżby piechol był troszeczkę bardziej koki, troszeczkę bardziej arogancki w swoich gestach na sam koniec? No, co wybierzesz? Co wybierzesz, no? No patrzcie, jak ja... Motherfucker! Dobra. Ale to uwaga, uwaga, wracamy już na dzwonnicę. Jesteśmy, stoimy, mam szczęście, nikt mnie nie zwoił, ale patrzyłem też kątem oka, czy jakiś mały knypek nie wyskakuje. No ale dobra, pokażę wam, co to jest dalej, bo tutaj tak naprawdę nie ma nic. Przynajmniej w moim mniemaniu. Jeżeli ktoś z was ma informacje jakieś o tajnym przejściu tutaj, no to proszę, niech wyprowadzi mnie z błędu. No ale oprócz tych skrzyneczek, które już opróżniłem, i ogniska na samym końcu, tutaj chyba nie ma nic, bo naprawdę sprawdziłem. Czy nie można gdzieś spaść, wyskoczyć, przeskoczyć, cokolwiek. No i nic takiego tutaj nie uświadczyłem, niestety. Ale dobra, no to w każdym razie... Kurde, znowu! Nie, muszę się naprawdę za każdym razem gryźć w język, kiedy będę chciał powiedzieć w każdym bądź... Ała! No, i to jest właśnie zaprezentowane, jak się można ugryźć w język. Hamując przed... niechcianym zwrotem w odcinku. Ale okej, tylko gdzie teraz mogę się przenieść? Tak właściwie to, gdzie się teraz przyniosę, będzie wskazywało miejsce, gdzie udamy się w następnym odcinku. Bo to już się zbliża niechybnie do końca. Tylko tak właściwie gdzie? Gdzie? Może w miejsce, którego nazwy w dalszym ciągu nie mogę spamiętać. Ciężko nawet z wymową, czyli... Do obozu Armii Królewskiej? Nie! Do trasowej Zatoki Celdora, to jest tak naprawdę to samo, ale no, oczywiście obóz Armii Królewskiej bym chyba spamiętał, nie? Albo też pokażę jeszcze może wcześniej coś? Nie! Nie! Dobra, tutaj się udamy i od tego miejsca właśnie zaczniemy kolejny odcinek z Dark Souls 2. No ale jeszcze w sumie może przed końcem pokażę wam też słodkie świnki! Chrump, chrump, baby! Nie, niezły bekonik, ale nie, to w sumie chyba jakaś choroba dopadła te świnki. Ale też mnie, że zapomniałem, że zombiaki tutaj się czają wszem i wobec dookoła. Trzeba się nimi ładnie, kulturalnie zająć, ale wiecie co w sumie. Może zarzućmy mroczną broń na trzymane aktualnie w prawej ręce oręż. No i teraz. Raz, dwa, no nic nie weszło jeszcze, ale jak już weszło...
To pozamiatało. Prosiaki leżą martwe. Zombiak również. Oj, on tu się jeszcze jeden zaplątał. Ej, poczekaj, poczekaj, kolego. Nie chowaj się do namiotu, już do ciebie biegnę. Bam! Kurde, mocarne jest to cięcie z rozpędu. Ej, o, się przestraszyłem, bo takiego przeciwnika to już wcale nie widziałem ostatnio. Dawno. No dobra. To ci martwi, tutaj do studni już wskoczyłem. Tam był też fajny, ciekawy przedmiot. Kolejna wiadomość. A widzicie, tutaj bardzo malownicza miejscówka, mniej więcej w takiej lokacji w Dark Souls 1 walczyło się z tym kryształowym smokiem. Kurczę, tylko za nic sobie nie przypomnę, jak on się tak właściwie nazywał. No nie, nie przypomnę sobie. No dobra, kochani, ja w tym miejscu ten odcinek pełen retrospekcji kończę. I mam nadzieję, że do następnego odcinka nie będę musiał znowu takiej retrospekcji przeprowadzać, że będziecie naocznymi świadkami moich kolejnych potyczek z bossami. No ale nie możecie mieć takiej pewności niestety, ani ja takiej pewności też mieć nie mogę. Dobra, kochani, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! I piękny ukłonik na koniec. Na razie, hej!